Nie możemy nic. Bóg daje pragnienie, tak? I później wykonanie, tak? Dlatego tak ważne jest oczekiwanie Boga, a nie robienie swojej woli rzeczy. I ojczyzna w niebie. Ojczyzna w niebie to powoduje to słowo, że ty wiesz skąd jesteś i ty nawet nie musisz też chodzić do lasu, się oddzielać do Boga, czy szukać jakichś miejsc ustronnych, choć one są fajne, bo nie ma tam pożądliwości oczu, pychy życia, twoje ciało, oczy mogą odpoczywać w takie miejsca, przynajmniej moje odpoczywa ciało. Wtedy mam większy kontakt po prostu z Bogiem, naprawdę. To jest dla mnie takie uwalniające, odświeżające, że moje ciało może odpocząć od tego, co się dzieje w świecie. Ale wśród ludzi oddzielenie dla Boga nie polega na tym, że ty będziesz unikał ludzi, czy w ogóle czegokolwiek. Nie. To jest to, że w sercu, w myślach, w słowie wiesz w ogóle, tak, że jesteś nie z tego świata, tak? To jest twoja wiara, ale zachowujesz się normalnie. Boga kochamy i ciałem, i zewnętrznym człowiekiem, i wewnętrznym człowiekiem. Po prostu, naturalnie, jak dzieci. Ale wierząc w to, że nasz Ojciec jest w niebie, tak? I tu nie potrzeba emocji, nie potrzeba uniesień, tylko świadomość, tak? Którą Duch Boży pogłębia w tobie, pogłębia. On wyjmuje, on wsadza rzeczy, to on jest projektantem, Bóg jest projektantem tego wszystkiego. To jest jego plan, jego dzieło, jego zamiar. I jak mówię, pozwól mu się przemienić tak, jak on tego chce, a nie tak, jak porzuć to wszystko, co tobie się wydawało. Porzuć mu i prawdziwie mu zaufaj, to jest prawdziwe zaufanie. Być może się nie będzie działo nic przez pewien okres, ale zaufaj mu, tak? Przyjdź do niego i powiedz, że chcę mu zaufać, odejm mu wszystko. On się tym zajmie, pomalutku, czasem szybciej. Bóg ma swój czas, swoje pory na wszystko. To jest Bóg niesamowitej mądrości, której my nie jesteśmy w stanie nawet dotknąć. On nam może ją zsyłać w postaci różnych rzeczy, ale my nie jesteśmy twórcami tej mądrości, ani twórcami jakichś rzeczy, tak? Bóg przez nas tworzy, Bóg przez nas mówi słowo, dlatego Bóg przez ciebie może być błogosławieństwem dla wielu ludzi, dla wielu ubogich, dla wielu samotnych, dla wielu zranionych, dla takich rzeczy, o których nawet ci się w snach nie śniło. Bo tak jego mówi słowo nawet, że on jest w stanie uczynić o wiele więcej niż na tym marzymy, pragniemy, myślimy. Poznawaj Boga, wzrastajcie w poznaniu i w doznaniu Boga. Na każdym miejscu mogę poznawać Boga. Nawet nie muszę robić, wiecie, jakichś uniesień, bo tu nie chodzi o emocje. Ale świadomość, że on jest ze mną. On wychowuje, on mnie prowadzi. Bo on tak powiedział, on cię będzie strzegł i cię nie opuści, tak? Że Jezus nas prowadzi, arcypasterz cię prowadzi, tak? To jest potężny Bóg. Ziemia jest jak ziarnko prochu, nie? Tylko miejmy tą świadomość i oddzielajmy się, że, i jak mówię jeszcze raz, ta Boża perspektywa, że jesteśmy nie z tego świata, że Bóg włożył coś. Nie patrzmy przez pryzmat, jak Dan Moore na przykład mówi, nie patrzmy przez pryzmat tego, co się w naszym życiu dzieje, tylko przez pryzmat tego, do czego stworzył nas Bóg. Jedno zdanie, a jak wielkie zdanie od Boga, tak, Dan Moore'u. I wiecie, to jest uwalniające, dlatego, że jesteśmy z nieba, tak, wypełnieni całym błogosławieństwem niebios. Całym błogosławieństwem niebios, na spokojnie, bez emocji. I patrzymy, tak, przód, oczekujemy Jezusa, bo może przyjść jutro, kto wie, tylko Bóg to wie, tak? I tu nie chodzi o to, wiecie, jakąś religię, że jeszcze się jakieś rzeczy nie wypełniły i tak dalej. Ale świadomość tego, że On może przyjść jutro, dla mnie jest taka, że to ja jestem właśnie tylko człowiekiem, On jest Bogiem, bo ja naprawdę nie wiem. Ja coraz mniej chcę wiedzieć i rozumieć. Coraz mniej w moim umyśle po prostu chcę, żeby powstało takie coś, nie wiem. Nie wiem, dlatego Duch Boży we mnie może sobie swobodnie pracować. Ja mogę swobodnie, lekko się czuć. I dla mnie to jest taka ufność właśnie jak dziecko. To taki zalążek tej ufności jak dziecko. Ja mogę wtedy chodzić naprawdę w takiej miłości i takiej Bożej trosce, bym powiedział nawet, takiej czułości. I jeszcze mówię, że to będziesz wśród ludzi, ale będziesz oddzielony. Bo oddzielenie się dla Boga, bycie świętym, to jest przestrzeganie Jego słowa. Też w różnych rzeczach, że nie grzeszenie, ale też jakby przestrzeganie słowa to, żeby się zachował, tak? Jezus mówił, to słucha i zachowuje, ten nie był zbłogosławiony. Zachować, tak? Czyli dostaję kluczyk, chowam go w kieszeni, tak? I go strzegę cały dzień, żeby go nie zgubić, bo mam go na przykład oddać komuś wieczorem, tak? Zachowuję go, tak? To zerkam, czy mi nigdzie nie wyleciał, tak? Czyli chodzę z tym słowem, żeby mi nigdzie nie wyleciało w sercu. I ono wykonuje pracę. I to powoduje oddzielanie dla Boga. Możesz być nawet, wiesz, wśród ludzi, możesz różne rzeczy, ale słowo w tobie będzie pracować, rozumiesz? Bo słowo, właśnie to jest też fajne, że Duch Boży i słowo to jest po prostu, to jest ta konstrukcja, która po prostu rozwali każdy korzeń w twoim życiu. Świetne kazanie słyszałem ostatnio. Bo jak mówiła pastor jedna, że
Duch Boży był nad wodami, tak, a ziemia była chaosem i pustkowiem. I dopiero jak Bóg powiedział słowo, to Duch Boży i była interakcja i wiecie. Dlatego też szukaj słowa, to też miała takie słowo, żeby w tym czasie, żeby szukać słowa bardziej. Na daną okoliczność, to nie musi być nawet w poznaniu Boga, ale może być to na daną okoliczność w twoim życiu. Ogłaszaj tam słowo. Ogłaszaj tam słowo. Nie daj, żeby się zniechęcić, żebyś odpadł. Nie daj się, nie daj się. Nie daj się jakiejś goryczy, jakiemuś załamaniu. Nie daj się tym rzeczom. Jak jest jakaś translacja, to poszukaj z Duchem Świętym Słowa Bożego na ten temat i ogłaszaj je, ogłaszaj je. Przeciwstawiaj się temu. Nawet jeśli w ogóle nie masz siły i nie masz żadnej perspektywy, ja wiem jak to jest, nawet nie masz siły wypowiedzieć słowa, to przeciwstawiaj się temu. Przeciwstawiaj się temu. Nawet jak się nic nie dzieje, to ogłaszaj słowem. Ogłaszaj słowem. Bij jak młot, bij jak młot. Nawet jak ogłoszenia się nie zmieniają. Ty wewnętrzny człowieku, w duchu, w duchowej niewidzialnej rzeczywistości, tam przełamujesz rzeczy, tam przełamujesz kajdany, jarzmo, wszystkie niewoli. Wstaj w tym autorytecie, bo ty też masz autorytet, żeby takie rzeczy robić. I nie bój się, tylko wiesz. Wczoraj, jutro, pożyj te rzeczy. Jest tylko dziś. Jest tylko dziś. Dziecięca ufność. Do Boga. Niewiele mamy wspólnego z tym światem. Jedyne to, że Bóg tutaj będzie wykonywał dzieło swoje w każdym z nas w kościele. Jako jedno, tak? No. Każdego błogosławię. Zachowaj czyste serce. Czyste serce Boga będzie oglądać. Będzie oglądać niewidzialne. Daj przede wszystkim Duchu Bożemu zbawić swoje serce. Żeby odpadły wszystkie twoje pomysły, wszystkie twoje zgorzknienia, wszystkie twoje złe myśli, wszystkie twoje przyzwyczajenia, wszystko co cię uwiera, wszystko co rośnie, tego nie widzisz nawet, niech to wszelka jakaś w ogóle, wszelkie jakieś zło niech odejdzie z twojego życia. W imieniu Jezusa. I z mojego. W imieniu Jezusa. Nie poddawajmy się, bo nie jesteśmy z tych, którzy się poddają. Amen.